Więc właśnie umarła. Ta. Jak właściwie się z tym czujesz? Czy ty naprawdę się mnie pytasz? Tak, jakby... Nie wiem. Chyba po prostu interesuje mnie sposób, jaki działają ludzie. Poza tym, że mogę cię totalnie rozpierdolić później. Jesteś pewien? Nie martwisz się, że jakiś kompletnie losowy gość nagle przyjdzie i mnie uratuje? Jest dobrze. Cóż, naturalnie jest mi smutno. W zasadzie to wydaje mi się, że mam depresję. Tak, depresja. Spoko. Nie spoko. Więc jakby... Osobiście czuję się z tym dobrze. Jakby jesteś złoczyńcą, nie? Oczywiście, że dobrze się z tym czujesz. No tak, ale nie wiem czemu. Ja po prostu... Ja czuję, że lubię widzieć, jak ludzie umierają. Lubię ich dotykać i... I sprawiać, że wybuchają. Tak, dokładnie. Domyśliłem się. W każdym razie spoko. Ja po prostu chyba lubię widzieć, jak żyją i dlatego walczyłem. Szaje. To tak, jakby żaden z nas nie miał racji, a to byłaby tylko batalia o opinie. Cóż... Znaczy, nie jesteś człowiekiem, więc chyba masz rację, ale wciąż na serio bym docenił, gdybyśmy nie musieli robić tego wszystkiego. Czy to cię przemęcza, czy po prostu się nudzisz? Bardziej sprawia, że chcę się zabić tak na porządku dziennym. Dla mnie to jest dostawanie bezpośredniego orgazmu. Nie no, ale poważnie. Wyglądasz jakbyś był wiecznie naćpany. Szczerze mówiąc, przerażasz mnie tak bardzo, że zrobiłem całą prezentację na PowerPoincie ze screenshotami twojego dziwnego uśmiechu. I przez cały wieczór gadaliśmy dosłownie tylko o tym, jak creepy jesteś. No... Więc patrzenie na jej martwe ciało? Jak się z tym czujesz? Ja naprawdę wolałbym teraz o tym nie myśleć. Jasne, nie mam problemu. Szanuję twoją chęć pozostania żałosnym. Wiesz co, nie za bardzo jestem w humorze na gadki szmatki między protagonistą a antagonistą. Ja naprawdę mam już tak dość tego jebanego jujutsu. Tak. Wiesz, zawsze się zastanawiałem. No bo jesteś jakby dzieciakiem, co nie? Tak. Jakby... no nie wiem. Spodziewałem się bardziej dojrzałego i wytrenowanego weterana, który chciałby mnie bić, ale zamiast tego przysłali jakiegoś dzieciaka. Cóż, niby tak, ale wciąż zbiłem cię tak mocno w sezonie pierwszym, że cofnąłeś się w rozwoju do embriona. I dosłownie zrobiłem to samo tak minutę temu, aż Nobara nie zjawiła się na miejscu. Tak, to prawda. Nobara też była w moim wieku. Szkoda. Mogła przeżyć naprawdę niezłe życie, mieć dzieci, ale zamiast tego teraz jest... Ona nie żyje. Jest martwa. Mam na myśli, że jej głowa zrobiła... No, udało ci się. Zmieniłem cały jedyny odcinek w retrospekcję, tylko po to, aby nadać jej śmierć choć trochę znaczenia. Dosłownie zakończyłem jej karierę jednym dotknięciem. Czaję, stary. Możesz przestać. Cóż, jeżeli to sprawi, że poczujesz się lepiej... Nie sprawi, ale kontynuuj. Nie chciałem jej jakoś specjalnie zabić. Jakby... Ja chcę zabić każdego. Nie, czekaj, to na serio sprawiło, że poczułem się lepiej. Na serio? Nie. Cóż, powinniśmy kontynuować walkę, czy może... Muszę ci tylko ostrzec. Czuję, że mój plot armor wbija coraz mocniej. Co?